Las ciszy potrzebuje. Dla kogo? Dla sarny płochliwej. Dla dzięcioła, co w drzewo stuka, i szkodników szuka. Dla kukułki, co kuka, i miejsca dla jaj w gniazdach szuka. Dla dzika z warchlakami. Dla jeża zaspanego. Dla lisa chytrusa. Dla rudej wiewiórki, co po drzewach skacze. Dla kuny. Dla sowy, co poluje nocą. Dla pająka i mrówek pracowitych. Dla żuka w błyszczącym pancerzu. I dla innych mieszkańców jeszcze, których w tej wyliczance nie zmieszczę. Choć to wyliczonka nieduża, myślę, że cię przekonuje, iż w lesie cisze się szanuje. A w ciszy nagroda cię czeka. Odgłosy życia lasu usłyszysz, te z bliska i te z daleka. Czy dziadek ma rację, że trzeba zachować ciszę, żeby usłyszeć życie w lesie? Wybierz właściwą odpowiedź. Będziemy podglądać życie w lesie. Ten las to część Puszczy Boreckiej. Puszcza to bardzo, bardzo stary i duży las. W puszczy niczego nie zbieramy i nie zabieramy ze sobą możemy tylko obserwować i robić zdjęcia. Przed nami ostatnia już zagadka dziadka. Posłuchaj jej i wskaż roślinę, o której mowa w zagadce. Co to za roślina? Rozłożyste to krzewy, co orzechy mają. Wiewiórki się nimi chętnie zajadają. Oblane czekoladą są w sklepach sprzedawane i w takiej postaci za przysmak uważane. Yeah! Pewnie jesteś ciekaw, jakie zwierzęta dzieci widziały w lesie. Otóż udało im się zobaczyć dzięcioła, wiewiórkę, dzika, lisa, mrówkę, kukułkę i sarnę. Czy wiesz, które z tych zwierząt mieszkają na drzewie? Przeciągnij na drzewo właściwe zwierzęta. Yeah! Oto zwierzęta, które dzieci widziały w lesie, policz, ile ich jest, a następnie wybierz prawidłową odpowiedź. Yeah!